Kiedy powiedziałam moim znajomym, że przyjeżdżam dzisiaj na debatę do Was, na debatę w temacie feedback, informacja zwrotna, reakcja była taka: feedback? Serio? Już tyle zostało powiedziane w temacie, co tu jeszcze można dodać nowego? I tak samo jak powszechna to reakcja, tak samo powszechne nadal jest wyzwanie związane z udzielaniem informacji zwrotnej, udzielaniem feedbacku we włączający sposób. Witam serdecznie na debacie. Nazywam się Barbara Wawrzynek i dzisiaj w panelu dyskusyjnym bardzo różnorodny skład. Witam serdecznie. Mam przyjemność przeprowadzenia rozmowy z trójką doświadczonych, wspaniałych ekspertów, specjalistów i osób znanych, jak myślę, w firmie. Aneta Kordas, reprezentująca dział finansów. Witam. Daniel Marciniak, reprezentujący dział R&D, Research and Development. I Michał Klimaszewski, IT. Dzień dobry. Dzisiaj mamy taki miks. I słuchajcie, chciałabym, żeby dzisiaj spotkały się Wasze doświadczenia, Wasze obserwacje, Wasze refleksje i całkowicie chciałabym zostawić techniczną stronę feedbacku i skupić się na esencji informacji zwrotnej czy esencji procesu, czyli na człowieku, który jest po dwóch stronach. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. No, ostatecznie to człowiek ma być i odbiorcą, i nadawcą, więc jeżeli mielibyśmy rozmawiać ze ścianą, to niewiele by to dało. A z człowiekiem żywym jak najbardziej. Właśnie. I na to mamy 45 minut dzisiaj. Ale mam nadzieję, że to początek rozmowy i początek inspiracji dla wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają, do czego serdecznie zapraszamy. Rundka pierwsza na rozgrzanie. Proste pytanie, ulubione zawsze przez panelistów. Słuchajcie, jakie jest Wasze skojarzenie, pierwsze skojarzenie ze słowem feedback, informacja zwrotna? Moim zdaniem takie pierwsze wrażenie, pierwsze odczucie, jeżeli chodzi o słowo feedback, to komunikacja. Komunikacja pomiędzy przełożonym a pracownikiem, ale również ta, którą kierujemy do naszego zespołu. I tu należy również pamiętać o tej komunikacji w bok, czy feedbacku w bok do naszych współpracowników. Ale moje doświadczenie w tym zakresie jest takie, że feedback to nie tylko przekazanie informacji, czy też jakaś ocena w wyniku zakończenia jakiegoś projektu, jakiegoś przedsięwzięcia, czy też takiej naszej oceny rocznej. Ale jest to przede wszystkim element budowania relacji. Relacji zaufania pomiędzy naszymi pracownikami, współpracownikami, pomiędzy naszym teamem. I oczywiście nie jest to zawsze łatwe, bo jesteśmy różni. Mamy różne emocje, natomiast taki bieżący feedback, taka bieżąca informacja zwrotna, ale również otwarta komunikacja powoduje to, że możemy osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Mhm. Pojawiło się wiele skojarzeń. Gdybym Cię poprosiła o zebranie tego skojarzenia w jedno słowo, to co byś wybrała? Komunikacja zdecydowanie. Mhm. Super, dzięki. Dokładnie. Drugi człowiek, komunikacja, wzajemność, zrozumienie, otwartość, szacunek. No, wiele można powiedzieć dokładnie na ten temat, no bo dajemy informację zwrotną po to, żeby działo się lepiej i prosimy o nią, żeby sami siebie, może to złe słowo, ulepszać, ale stawać się lepszym człowiekiem, rozwijać, poszerzać horyzonty. Myślę, że w tych kilku słowach możemy to zamknąć. Czyli tutaj ten feedback, czy informacja zwrotna jawi się jako taki potencjał rozwojowy, tak? Potencjał narzędzie zmiany, potencjał rozwojowy. Mhm. A dla mnie to nie było oczywiste, tak paradoksalnie. Tak jak powiedziałeś, że no już to oklepany temat i znajomy, no to jakbym miał powiedzieć, że byłem mistrzem feedbacku, to na pewno nie. I to jest... Ale jedno słowo to jest prezent, tak? To do czego chodzę dzisiaj, to powinien być prezent. Ten prezent czasami może być udany, nieudany. Czasami może być wręcz niechciany. I to tak jakby gdzieś musimy się z tym kojarzyć.
Kiedyś może bardziej myślałem, że to jest recepta, którą komuś przepisujemy, która może być czytelna, nieczytelna, ale dzisiaj ja staram się, żeby to był prezent. I co zmieniło to myślenie z recepty na prezent? Jakby to jest kwestia doświadczeń, tak? Czyli jakby tak naprawdę, jeżeli mamy wspólne cele, to obdarowując kogoś, jakby takim feedbackiem, który jednocześnie jest jakby chęcią do tego, że ta osoba stała się lepsza i żeby w firmie było lepiej, tak choćby, tak? Jeżeli rozmawiamy w kontekście przedsiębiorstwa, to jest to na koniec dnia, być może na początek bardziej wymagające, bo żeby dobrać ten prezent, to wymaga od nas wysiłku, ale w efekcie jest bardziej twórczy. Mhm. O tej uważności. Sprawczość, która temu towarzyszy na koniec. No właśnie, o tej uważności i sprawczości jeszcze będziemy rozmawiać za moment i pogłębimy sobie ten wątek. Ale dziękuję Wam za tą rundkę. Po pierwsze muszę powiedzieć, że jestem chyba pozytywnie zaskoczona, że te skojarzenia są jednak pozytywne. I super, chociaż Michał, ty wspomniałeś o tym, że jest też ta druga strona feedbacku, tak? Czyli jak spotykają się dwie osoby w momencie w rozmowie, to też mogą się pojawić różne strony, różne odcienie. Prawda? Na tym to dokładnie polega. No, informacja zwrotna, zresztą będę nawiązywał dzisiaj w trakcie naszego panelu do tego, no, jest dwukierunkowa, tak? Z jednej strony to my chcemy czasem coś komuś sprezentować. Myślę, że Daniel, to co powiedziałeś, to jest bardzo ważne. My naprawdę podarowujemy drugiej stronie tę cenną informację, która pozwoli się tej drugiej stronie rozwinąć, dojrzeć inną perspektywę, powiedzmy skonfrontować to, co myślimy na temat świata, na temat siebie, z tym, jak nas ten świat postrzega. Tak? To jest niebywała rzecz, jeżeli chodzi o nadawanie feedbacku, ale jest jeszcze odbiór. Czasami coś potrzebujemy. Mamy dzisiaj rozmawiać na temat inkluzywnego feedbacku. Trochę wyprzedzam może to pytanie, które się pojawia. Co to znaczy? Dla mnie jest to zapraszający. Nawet zastanawiałem się nad tym, które określenie będzie lepsze. Czy tak, włączający? Już w rozmowie przed panelem pojawiło się i kilka skojarzeń, i kilka przymiotników. No właśnie. Tak? Więc inkluzywny feedback to też pojemna definicja. Dokładnie tak. I czym on jest dla ciebie? Zapraszający. Moim zdaniem to będzie najbliższe słowo temu, czym taka informacja zwrotna być powinna. Z jednej strony podarowujemy coś drugiej stronie, ale jeżeli potrzebujemy zebrać, to też musimy być na tyle otwarci, żeby na przykład nie popełnić prostego błędu. No chcemy ulepszyć naszą organizację, chcemy ulepszyć nasze życie. Potrzebujemy informacji od naszych pracowników, jak postrzegają firmę, jak postrzegają zmiany, które zachodzą. I nagle skupiamy się na pewnej grupie, która wydaje nam się, że dostarczy jakiejś wartościowej informacji, a na koniec okazuje się, no dobra, ale zapomnieliśmy o zupełnie innej grupie, która niekoniecznie musi być pozytywnie tymi zmianami zaskoczona. Mhm. Umiejętność zebrania feedbacku pojawia się wtedy, kiedy potrafimy przewidzieć, które z tych grup powinniśmy zaprosić, a najlepiej wszystkie. I tu jest największa trudność, właśnie inkluzywny feedback, zapraszający. Mhm. Zaprośmy wszystkich do debaty, do podzielenia się tym, na czym zależy nam, na czym zależy nam w kontekście rozwoju i dawajmy ten feedback również osobom, z którymi rozmawiamy w taki sposób, żeby jak najlepiej do nich, jak najpełniej do nich dotrzeć, bo wtedy mamy szansę, że te osoby zrozumieją ten feedback, odbiorą go w pozytywny sposób, nie będzie on nacechowany pejoratywnie, tylko właśnie będzie miał ten aspekt rozwojowy. Nawet jeżeli coś nie idzie idealnie, to jednak będziemy dążyli do tego, żeby ta informacja zwrotna była pozytywna i rozwijała nas. Okay. Zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawą rzecz, może jeszcze wybrzmi dzisiaj w trakcie naszej konwersacji, czyli intencja. Tak. Intencja, jaka stoi za feedbackiem, intencja, jaka stoi za komunikatem, otwartym komunikatem, intencja i zakomunikowanie intencji. Tak? Dokładnie tak. Czy też według ciebie to też taki czynnik, który buduje, czy wzmacnia to zaproszenie do rozmowy i feedbacku? Oczywiście, że tak. Mhm. Intencja to jest przyczynek do tego, że chcemy coś polepszyć. To jest w zasadzie jedyny cel, jedyny kierunek, który powinniśmy obierać, dlatego że
feedback, który kierujemy do innej osoby, do drugiej, do naszej strony konwersacji, prawda? Chcemy, żeby coś działo się lepiej, chcemy, żeby coś działo się sprawniej, chcemy uniknąć błędów, które popełniliśmy, tak? I to też na sam koniec będziemy rozmawiali o feedbacku pozytywnym, negatywnym, czy o dobrych, złych przykładach. To też jest umiejętność i zaczyna się to od intencji. Poprawiamy, ulepszamy, robimy, czynimy nasze życie lepszym, czynimy życie innych ludzi lepszym, co też jest dużą umiejętnością. Czyli ale to jest właśnie ważne, to angażowanie, tak? Tak. Bo ty, Michał, wspomniałeś o tym, że jest to feedback, który włącza, ale również angażuje. Tak. I też dla mnie, nie wiem, czy ja nie jestem bliższa temu słowu angażujący. Bo to jest... Jak dla ciebie ono jest inne? Dlaczego ono jest dla mnie inne? Dlatego, że... czy też może bardziej pasujące do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Dlatego, że angażując drugą stronę, no w naszych realiach mówimy o pracownikach, my mocno wpływamy na ich rozwój. Oni w momencie, kiedy jeszcze uważnie słuchamy, oni się czują właśnie wysłuchani, czyli czują, że mają głos. Czują, że ich propozycje, czy też ich uwagi są brane pod uwagę, tak? w naszej działalności. To słowo klucz, przepraszam, czują. Czują, tak, tak. I to jest ważne, bo to rozwija oczywiście pracowników, ale również nas, bo my się też ciągle uczymy, tak? I uważam, że dlatego też wspomniałam o tej ważnym elemencie budowania zespołu. To budowanie tego zaufania, relacji, to też jest niezmiernie istotne, bo to tak naprawdę w przyszłości rozwija nas, rozwija firmę i daje nam same pozytywy. A to jest też jak gdyby ten feedback jest istotny z punktu widzenia tego, z punktu widzenia firmy, że my myślimy o przyszłości, więc to jest coś, co powoduje, że ta przyszłość dla naszej firmy będzie miała ogromne znaczenie, ale ona będzie jak gdyby w dalszym ciągu się rozwijała. My się gdzieś nie zatrzymamy, nie będzie stagnacji. Czyli w tym rozumieniu feedback jest taką inwestycją, tak? Inwestycją zdecydowanie w przyszłość. W przyszłość na przyszłość. Kształtujemy naszą przyszłość wspólnie, zdecydowanie z innymi ludźmi właśnie. Włączając, zapraszając, angażując. To jeszcze zanim wrócę do ciebie, Aneta, Daniel, to by dam szansę na poszukanie tego słowa czy przymiotnika, które mogłoby zastąpić tą inkluzywność feedbacku. Michał wspomniał o zaproszeniu, tak. Aneta o zaangażowaniu, a jakie ty byś wybrał słowo? Partnerstwo. Partnersko. Tak, bo jakby podobnie jak w takich bardzo wymagających, wysokokonkurencyjnych sportach, tak? Mamy do czynienia z zawodnikami, którzy mogą mieć 35-40 lat, no i tymi młodymi, tak? I tak na koniec dnia ten młodszy zawodnik może się uczyć, ten starszy też się, on się uczy. I ten feedback, czy to odnośnie zagrywki w siatkówkę, czy w jakikolwiek innym sporcie, on jest jakby, odnosząc się na perspektywę firmy, tak? To dla mnie jest wtedy taki twórczy, kiedy on jest partnerski. Czyli ja bym szukał wtedy jakby dojścia do pewnego partnerstwa, oczywiście uwzględniając pewne elementy doświadczenia i zdolności przekazywania, ale to jakby wymaga bycia bardziej uważnym podczas przekazywania takiego feedbacku bądź takiej komunikacji feedbackowej. Michał, głową jest zgoda. Aneta się uśmiecha, jest zgoda. Fajnie. Nie ma innej możliwości. No. W tym procesie nie uczestniczymy sami. Jasne. W tym procesie uczestniczymy w wielu postaciach. My jako te osoby, które tej informacji zwrotnej dostarczają, której potrzebują. Natomiast to się nie dzieje w świecie oderwanym od innych ludzi. To się dzieje dokładnie w świecie innych ludzi, z którymi musimy się dobrze skomunikować. Musimy ich zaprosić do tego partnerstwa. Musimy zadbać o ich przyszłość. Jeszcze jakby jedna uwaga. To my kształtujemy dokładnie tę przyszłość i to od nas się wymaga, żebyśmy tę przyszłość dostrzegali. Żeby to, co robimy, ta intencja, która przyświeca, w ogóle otwiera cały proces, żeby ona była długoterminowa, bo tylko w ten sposób możemy kształtować lepszy świat. Pięknie powiedziane. No, ale to od serca. To najważniejsze.
No i mówiliśmy o tym, że to dla ludzi, to z ludźmi, to przez ludzi, czy dzięki ludziom. I to brzmi bardzo pozytywnie i napawa dużą nadzieją nas wszystkich, ale wiemy też, jaka jest codzienność i wiemy, że my wszyscy, będąc częścią systemu, większego systemu, jakim jest organizacja czy nawet zespół, zmierzamy się też z pewnymi barierami i przeszkodami na drodze właśnie do tego pięknego, perfekcyjnego świata. I tutaj chciałabym zapytać, Daniel, ciebie o zdanie i troszkę pokopać ten wątek barier, wyzwań, takich codziennych, które są obecne na pewno w każdym systemie, nawet w zdrowym systemie. Co ty byś uznał za taką barierę właśnie w systemie organizacyjnym czy w kulturze organizacyjnym, która no właśnie jest barierą czy barierą dla feedbacku inkluzywnego, włączającego? Czyli gdybyśmy szukali tego feedbacku partnerskiego, to przede wszystkim musimy się otworzyć jednak na to, że jesteśmy inaczej ukształtowani. Tak? Czyli firma powinna jednak, czy też jakby organizacja, tak? Uznaje, że jesteśmy innymi osobowościami w kontekście i mamy doświadczenia, inaczej postrzegamy świat, innego rodzaju mamy zainteresowania i to wnosi pewne bogactwo, tak? Bo w naturalny sposób każdy z nas ma pewne martwe punkty, tak? I tutaj otwarcie kulturowo na inne spojrzenie, tak? Na szersze, czy też od strony IT, czy od strony finansów, czy od strony R&D, tak? Jakby już na dzień dobry pokazuje pewną złożoność w firmie, która funkcjonuje. Czyli barierą byłoby... Czyli wartość było pewne zamknięcie się i budowanie silosów, tak? Czyli organizacja, która jest silosowa, to jest jakby kulturowo, to jest organizacja, która będzie ograniczała tego typu inkluzywność. Z drugiej strony musimy upewnić się, że ta organizacja ma wspólne cele, tak? Czyli jeżeli byśmy podeszli do organizacji, która ma szereg niespójnych celów, tak? Gdzie mamy pewną rozbieżność właśnie, to gdzieś by się opierało też na tych silosach, no to jest ciężko sobie wyobrazić, że taka organizacja może być na dłuższą metę skuteczna, tak? Czyli jakby wtworzyć automatycznie, jeżeli będziemy mieli to nawet w trakcie rozmowy, która będzie partnerska, tak? Będziemy zawsze mieli gdzieś ukrytą agendę, tak? I to de facto będzie recepta na dysfunkcję organizacyjną. I także zaczynając od wspólnych celów, poprzez właśnie to, że musimy być jednak otwarci, wsłuchiwanie się w innych osób, innych działów, tak? No to już buduje na dzień dobry tą kulturę otwartości i włączania partnerskiego w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Super, no tak, bo czy mamy większą czy mniejszą świadomość, to środowisko nas kształtuje, modeluje nasze zachowania, wpływa na nas, tak? Więc jeżeli w środowisku mamy spójność celów, wartości, docenienie różnorodności, tak, na różnych poziomach, to wtedy na tym poziomie relacji 1 do 1 czy 1 do X menadżer zespół jest łatwiej, tak? O to, by ten feedback funkcjonował. Ty mówiłeś o dysfunkcji, funkcjonował zdrowiej. No tak, bo jakby pytaliśmy się o ograniczenia, tak, ale zdecydowanie, tak, czy to są jakby te kwestie, gdzie uznajemy jednostkę, uznajemy, że możemy to przenieść na inny dział, tak, jakby, że możesz mieć inne spostrzeżenia, inne doświadczenia i dzięki temu że ja mogę funkcjonować w lepszy sposób, tak, bardziej ubogacony, bo de facto korzystam z twoich doświadczeń, a nie muszę istnieć w swojej pysze, która zakłada, że ja muszę wiedzieć wszystko, więc jakby... Zresztą u podstaw tego, Daniel, to leży dokładnie ta bariera, tak? Jeżeli od razu na wstępie zaznaczymy ja i mój świat, ja i mój silos, to jest to, co mnie interesuje, w jaki sposób możemy w ogóle uzyskać informacje spoza, jak jesteśmy postrzegani. To niweczy od razu cel, bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy włączyli kogoś do dyskusji, jeżeli od razu na wstępie pokażemy, tak, to jest mój świat, moja bariera, za nią nie wchodź, tu jesteś niemile widziany. Widząc tylko siebie. Dokładnie tak. I w tym momencie zakończyliśmy w zasadzie dawanie, czy też odbieranie informacji zwrotnej, bo ona nie będzie nam dana w żaden sposób. Przy tym jeszcze jest pewna kwestia taka, na którą jednak dość duże organizacje cierpią, to jest sprawczość.
Czyli jeżeli feedback nie niesie w sobie sprawczości na koniec dnia. Tak? Mhm. Czyli z jednej strony to jest wysłuchanie, a ono czemuś służy. Mhm. No de facto wykreujemy taki twór sam w sobie, który narzędziowo jakby jest nieprzydatny. On po prostu będzie konsumował w jakiś sposób czas. Będzie pozwalał upuszczać emocje, ale nie będziemy sprawiał postępu takiego do przodu. Czyli jakbyśmy mieli trzy takie podstawowe rzeczy miał określić, które by ograniczały firmę, to będzie jednak kulturowość. To jest przede wszystkim jednak siloso, ale silosy nie tylko organizacyjne, ale też ludzkie, czyli nie możemy tworzyć izolowanych wysp, jednak wszyscy zależymy od siebie gdzieś tam. Druga rzecz, że jednak my musimy pamiętać, że feedback musi mieć charakter jakiś w sposób sprawczy. Oczywiście on może służyć wentylowaniu pewnych emocji i takich sytuacji, tak? I to jest jakby w tym wszystkim gdzieś bardzo istotne. Daniel, w ogóle fajnie, że wspomniałeś o tym wentylowaniu emocji, bo czasami ten feedback przybiera zgoła nieoczekiwaną formę. To są takie otwarte fora, gdzie firma próbuje właśnie zastąpić komunikację między ludźmi komunikacją ogólną, jakiś czat, na tym czacie podyskutujmy i tak dalej, no a uwalniając tam, to dokładnie dochodzi do uwolnienia, niekontrolowanego uwolnienia kontrolowanych emocji. Prawda? No, więc zdecydowanie lepiej jest postawić na komunikację między ludźmi, zdecydowanie jest postawić na dbałość od tego naszego odbiorcę, kimkolwiek by był, bo tak jak wspomnieliśmy, to jest dwukierunkowa komunikacja. Czasami jesteśmy nadawcą, czasami jesteśmy odbiorcą. Ale to my się mamy komunikować w sposób i cywilizowany, i właśnie ukierunkowany na naszego odbiorcę, na drugą stronę, tak żeby to szło we właściwym kierunku. No właśnie. I do tego ja chciałabym jeszcze na sekundkę powrócić, a uściślając do mnie, być może mojego świata i moich barier, tak? Które są w każdym z nas, a które też nas blokują przed tym, by ta informacja zwrotna była bardziej inkluzywna. I to jest pytanie do ciebie, Aneta, i też bardzo chętnie myślimy wszyscy i odbiorcy wysłuchamy twojego doświadczenia. Co byś uznała za taką barierę w nas samych, w nas ludziach po prostu, tak po ludzku, przed tym, by ten feedback był bardziej zapraszający, angażujący, partnerski? Tak, zaczynając od powtórzenia tego podsumowania, że ten feedback inkluzywny to jest ten włączający, tak jak tu powiedzieliśmy, Daniel powiedział o partnerskim, czy też ja wspomniałam o angażowaniu. No tak, ale my jako ludzie mamy swoje przeżycia, swoje jakieś emocje. Jesteśmy w danej chwili zaangażowani, zaabsorbowani pewnymi tematami, czasami własnymi interesami. I to bardzo często powoduje, że komunikację, którą mamy przeprowadzić z pracownikiem, ta komunikacja nie do końca jest przez nas przygotowana. Myślę tutaj o takim skupieniu, o koncentracji. Myślę, że to jest słowo klucz. Koncentracja. Tej koncentracji nie ma, bądź ona jest bardzo słaba. Właśnie z takich powodów, ale nie tylko tych. Rozpraszają nas różnego rodzaju rzeczy, takie jak telefon, zerkanie właśnie w telefon, w komputer, na jakieś inne komunikatory. A ta chwila, kiedy my jesteśmy ty i twój pracownik, tak? Powstaje jakaś relacja. Ta relacja powinna być tą konkretną chwilą, na której jesteśmy mocno skoncentrowani. Skoncentrowani jesteśmy na adresacie, bo te wszystkie pozostałe rzeczy, one nas rozpraszają, a nasze rozproszenie może spowodować, że właśnie każdy z nas jest inny, ma inną wrażliwość, więc może w jego przestrzeni pojawić się taka niepewność, taki dyskomfort. I to już w jakiś sposób tworzy barierę, to nas ogranicza, to brak tej uważności. Dlatego uważam, że ten feedback, ta rozmowa nasza powinna być, powinniśmy być do niej przygotowani, powinniśmy być skoncentrowani, bo też druga strona odbiera to jako nasze zaangażowanie, jako nasze wsparcie. A szacunek. Szacunek, tak. A mówiliśmy również o tym, że feedback to nie tylko jest jedna strona, tak, że tylko my wypowiadamy, oceniamy, czy też przedstawiamy naszą opinię,
ale jest to również wysłuchanie tej drugiej strony. I to, co już wspomniałam chyba, to słuchanie jest istotne, bo ludzie czują, że ktoś się nimi interesuje, że ich zdanie jest ważne w organizacji, a to oczywiście jest rozwój, tak? To jest zaangażowanie się. To jest jedna rzecz. Natomiast dla mnie też ważnym punktem, który z doświadczenia zaobserwowałam, nie zawsze jesteśmy dobrze przygotowani do takiej informacji zwrotnej. Szczególnie, gdy jest ona negatywna. Gdy jest ona jakaś krytyczna. Konstruktywna. Tak? Albo właśnie krytyczna, ale ma, że tak powiem, swój wymiar konstruktywności. Dlatego powinniśmy przygotować sobie jakieś fakty, przykłady, czyli stworzyć taką listę argumentów, która pozwoli nam na wytłumaczenie pracownikowi, dlaczego tak uważamy. Bo musimy pamiętać, znowu wracam do tego samego, każdy z nas ma inną wrażliwość, więc ta osoba może całkowicie inaczej postrzegać pewne sytuacje, które przytoczymy, tak, pewne zdarzenia. A myślę, że posiadając takie argumenty, takie przykłady, też będzie oczekiwanie ze strony tego naszego adresata feedbacku, że przedstawimy to w taki sposób argumentując daną postawę czy też nasze zdanie. Też ważnym elementem z mojej perspektywy jest to, że powinniśmy być uważni w słuchaniu, czyli takie aktywne słuchanie. To bardzo mocno nas rozwija, to nam daje szersze spektrum na wiele spraw, i powinniśmy uciekać od schematów. Od tego, że stosujemy jak gdyby nasze takie może utarte jakieś przyzwyczajenia, utarte powtarzam się, schematy, tak, które mogą spowodować, że nie ocenimy sytuacji w taki sposób, jaka ona rzeczywiście jest. I to też jest bardzo takie demotywujące na pewno dla osób, którym dajemy ten feedback, tak, bo one mogą to całkowicie inaczej postrzegać i naszą rolą jest, żeby jednak patrzeć szerzej na to wszystko. No już nie chcę tutaj mówić o takich sytuacjach jak ocenianie czy porównywanie. No to jest już coś, co totalnie łamie relacje, burzy te relacje nasze, dobre, czasami wypracowane relacje przez jakiś długi czas. No i oczywiście nie rozwija ani tych naszych pracowników, ani nas, tak? To tylko może też powodować jakieś frustracje niepotrzebne. No i tutaj na pewno słowa, tak? Słowa, mówimy, że słowa mają moc, tak? Rzeczywiście mają moc, bo te kluczowe, których używamy, one mogą mieć ogromne znaczenie właśnie w naszej komunikacji. I znowu, bo to jest wrażliwość każdego człowieka jest inna, tak? I to ma niezmiernie istotne znaczenie. I fajnym narzędziem, które może nie jest łatwe, ale jak już go nauczymy, na pewno może nam pomóc, to jest ten komunikat ja. On nam też tutaj pozwoli udzielić feedbacku, ale w taki sposób, gdzie nie urazi nikogo, a druga strona może się zastanowić, czy rzeczywiście tutaj nie ma jakichś pewnych elementów, które powinniśmy sobie przemyśleć. Tak? I też wysyłamy czytelny, jasny komunikat, że biorę odpowiedzialność za moje słowo, tak? Za to, co za informację, jaką przekazuję. Ale bardzo mi się podoba to, że ty mówiąc o barierach, też mówisz o ryzykach, być może z racji funkcji, a być może to mój automatyzm myślowy, bo ponownie nie reprezentujesz dział finansów, ale podoba mi się to, że związałaś konkretną barierę z konkretnym ryzykiem. No my musimy, że tak powiem, w mojej profesji gdzieś to ryzyko wykluczać. W związku z tym też myślę jeżeli chodzi o feedback, też myślę w takich prawdopodobnie kategoriach, tak? Tak. Zatem, wiecie, każda konwersacja też jest, czy relacja ma jakiś element ryzyka, tak? Bo mamy do czynienia z różną wrażliwością, z różnymi potrzebami w różnych momentach, więc w komunikację też naturalnie wpisane jest ryzyko, co nie oznacza, że nie da się tym zarządzić, a tym bardziej, że nie należy siebie uświadamiać właśnie w tym obszarze. Czy rozwijać. Tak. Bardzo ciekawy temat to były te schematy. Ja tutaj, nie wiem, wydaje mi się dość paradoksalne stwierdzenie, ale jeżeli bylibyśmy w stanie zastosować schemat indywidualny do każdego naszego odbiorcy, to jesteśmy wygrani w dawaniu. Gdybyśmy byli w stanie, tu jest ta trudność.
żeby nie stosować swojego, to jest bardzo dobre spostrzeżenie, nie przykładać swojej miarki, tylko właśnie postarać się przyłożyć miarkę naszego odbiorcy. Jeżeli będziemy to w stanie zrobić, to myślę, że największą barierę mamy wtedy za sobą, bo zapraszamy tę osobę otwarcie, szczerze, do tego, żeby się dzielić, do tego, żeby wymieniać informacje, żeby być właśnie z szacunkiem do tej drugiej osoby. I zobaczcie, bardzo miękko przeszliśmy de facto do obszaru praktyk, przepisów, recept, pewnych rozwiązań, które mogą pomóc nam wszystkim w budowaniu bardziej efektywnego, zdrowego, włączającego feedbacku. I tą właśnie rundą trzecią chciałabym zakończyć naszą rozmowę. Już żałuję, że ona jest za krótka. Aczkolwiek intencja jest taka, żeby zakończyć bardzo praktycznie i by wszyscy nas słuchający, oglądający mieli takie poczucie, że właśnie mamy wpływ na to, jaki komunikat wysyłamy, jak jakościowy komunikat, feedback budujemy. No więc taka prośba do każdego z Was i by podzielić się jedną dobrą praktyką i jedną antypraktyką. Właśnie, żeby ten feedback był bardziej inkluzywny. No co, łamiemy bariery? Łamiemy. No dobrze. Słuchajcie, dobry przykład jest taki. Chwalmy publicznie. Jeżeli potrzebujemy konstruktywny feedback przekazać, bądźmy indywidualni. Nigdy nie nagłaśniajmy złych rzeczy. Tylko wtedy będziemy w stanie dotrzeć do naszego rozmówcy i spowodować, że ten rozmówca ma szansę się rozwinąć, bo on nie będzie napiętnowany. On zostanie zaproszony do tego. To jest przepis, tudzież dobra praktyka od Michała. A jak jest u Was? No i ja tutaj wrócę do komunikatu ja. Kiedyś byłam świadkiem takiej rozmowy, kiedy jeden z menadżerów użył, widać, że pracował z tym narzędziem. Mieliśmy problem z pewnymi wskaźnikami, z dostarczaniem na czas. I on użył świetnego jednego zdania, które sobie zapamiętałam. Moim zdaniem powinniśmy, skierował to do pracownika, który notorycznie opóźniał się, tak, w dostarczaniu tych danych. I przepraszam, to było spotkanie zespołowe, tak? I to było spotkanie zespołowe i jak gdyby jedna krótka wypowiedź spowodowała, że ta osoba była w stanie na pewno to przemyśleć, natomiast kierownik, który dawał taki feedback, był w pełni świadomy swoich słów i powiedział, że z mojej perspektywy, moim zdaniem, powinniśmy te wskaźniki jednak dostarczać na czas, ponieważ mają ogromne znaczenie dla kolejnych osób, które muszą przygotować analizę, raporty i gdzieś tam wysłać, tak, naszemu szefostwu. I proszę, wierzcie mi, że skończył się problem z brakiem tutaj tego, tej punktualności, której oczekiwaliśmy od kilku miesięcy. Także to jest taki przykład na dobrą praktykę, jak możemy słowami również, tak, wyrazić, czy też przekazać właśnie tę informację zwrotną. I jednocześnie osiągnąć, że tak powiem, sukces, tak, w tym, na co żeśmy pracowali jakiś tam dłuższy czas. I to jest ta dobra praktyka. A co byś uznała, co byś uznała za antypraktykę? Czy z własnego doświadczenia, czy z obserwacji? To tu z obserwacji i też opowiem o historii. Tutaj pewien zespół pracował przez ładnych kilka tygodni, jak nie kilkanaście, nad jakimś projektem. Projekt zakończył się sukcesem. Na początku ogrom wyzwań, dużej koncentracji tych osób, poświęcenia dodatkowego czasu. I lider tego zespołu na jakimś tam zebraniu podsumowujących pogratulował, tak, wsparł ten zespół, jak gdyby docenił to, że było takie poświęcenie. A szef działu... Zrobił dobrze. Zrobił świetnie, tak? A szef działu podsumował, no dobrze, dobrze, już wystarczy tych tutaj pochwał, sukcesów, my się musimy na kolejnej rzeczy skupić. Szybko, szybko. Szybko, szybko. No i właśnie, spieszymy się, nie jesteśmy w stanie poświęcić, dać możliwości celebrowania tej chwili. To było widać po całym zespole, tak? I w tym momencie jest to coś, co na pewno będzie miało również wydźwięk na przyszłość. No bo po co się angażować, tak, skoro to tak nie do końca jest docenione. Jest to ważne, ta chwila, dajmy
taki moment na to, żeby celebrować ten sukces, żeby pokazać ludziom, że to było ważne, że to było istotne, że ich zaangażowanie jest ważne, że gdzieś identyfikujemy się z firmą, tak? I to jest ten mój antypraktyka, tak? Czyli, a tak wystarczyło spłaszczyć i cały efekt rozmiał się. Mam też takie, może nie doświadczenie, ale takie poczucie, że ten pośpiech w naszych czasach, w systemach domowych, społecznych, pracowych jest trochę taki nawet automatyczny, jest takim niezdrowym automatyzmem w procesie. Przenosimy go, niestety. Świat nas cały czas popędza i uczy, że my mamy robić wszystko szybko, a to nieprawda. Uważność wymaga czasu, a nie przyspieszenia. I cierpliwości, która gdzieś tu też została wspomniana. No właśnie, tak naprawdę możemy wrócić do tego, co powiedziałam wcześniej o tych barierach, prawda? Uważność, koncentracja. To jednak ma niezmiernie ważne znaczenie dla wszystkich. No i właśnie jeżeli tego nie ma, zaczyna się pojawiać ten pośpiech, o którym powiedziałeś, który jest bardzo często właśnie automatyczny. Tak? Daniel, co byś dodał do tej listy? Bardzo taka szeroka już ta lista. A jednocześnie, tak, temat nigdy nie dopowiedziany, tak? Ale budując na tym, co Aneta jakby powiedziała, ja starałbym się jakby i wciąż staram się być faktycznie bardziej cierpliwy, tak? Czy jak wysłuchuję, jakby, czy staram się uczestniczyć w feedbacku, bo to jest chyba nie dawanie, a uczestnictwo w feedbacku, jeżeli on ma być, jak to mówimy, włączający, partnerski, inkluzywny, to uczestniczymy w nim, tak naprawdę. To jest pierwsza rzecz i uczestnicząc trzeba być cierpliwym, tak? Czyli ja staram się być cierpliwy, nawet jeżeli już teraz wiem, że jakąś historię, którą znam, ale jakby to jest być może z perspektywy osoba, która mówi, odtwarza jakąś sytuację, czy jakby przekazuje informacje, to w procesie tworzenia tego feedbacku, tak, uczestnictwa w nim, to dlatego sobie może być to ważne. Czyli po pierwsze w dobrych praktykach staram się być cierpliwy, tak jakby, czyli uczestnicząc w tym feedbacku, tak, włączać tą cierpliwość. I też bardzo mi się podoba, że wiesz, mówisz staram się, bo to też pokazuje, że nikt z nas nie jest perfekcyjny i że mamy swoje walki w różnych dniach i momentach, więc ta intencja, żeby się postarać, jest niesamowicie istotna. Wracając do recept, to się zdiagnozowałem jako człowiek w budowie wciąż. A co to znaczy? Więc taki, który się cały czas stara i coś zmienia w sobie, więc jakby tak, czyli jest to część. To jest budowa na życie. Tak. Druga kwestia, którą poruszyłaś, tak jakby, a jaki jest antyprzykład? No właśnie, jak jesteśmy cierpliwi, to też antyprzykładem według mnie jest słowotok, z którego staram się unikać, a który gdzieś tam sobie przypisałem, że faktycznie. I ta cierpliwość musi być i brak tego słowotoku, czyli musimy się zamienić w ciszę czasami, tak? Musimy dać się cyrkulować myślą, nie to, co Jana tam mówiła, że to jakby z jednej strony mamy pilność w działaniu i dążenie do efektów, ale jakby to trzeba wszystko gdzieś skutecznie połączyć na koniec dnia, czyli no te dwa tematy, tak? Z jednej strony cierpliwość jako dobra praktyka, tak? A jednocześnie unikanie słowotoku, czyli ja staram się dzisiaj to robić, ale to jestem, tak jak powiedziałem, w budowie. Pewnie, fajnie, dzięki serdeczne. Na pewno do tej listy moglibyśmy jeszcze dorzucić przynajmniej 10 rozwiązań i mam nadzieję, że nasza publiczność już teraz tą listę sobie indywidualną buduje, ale też mam nadzieję, że odsłuchując siebie i dzieląc się własnymi doświadczeniami, obserwacjami, też inspirujemy siebie nawzajem. Ja na pewno kilka inspiracji wyniosę. Jestem z gatunku niecierpliwych, więc też się staram całe życie tą cierpliwość budować. Powoli zamykając naszą przeciekawą rozmowę, chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za to, co wnieśliście. Cieszę się, że pojawiły też się dopowiedzi między Wami i ta dynamika taka prawdziwej rozmowy. Ponownie żałuję, że krótka, może jeszcze do niej wrócimy. I myślę, że możemy podsumować tą rozmowę na poziomie takich dwóch wniosków. Po pierwsze, możecie się zgodzić lub też nie. Pierwszy wniosek to taki, że feedback to trochę taka wtyczka. Można włączyć ją i wyłączyć, tak? I powracając do tego, o czym mówiliście, mówiliśmy, można włączyć i wyłączyć jednocześnie szacunek,
zaangażowanie, motywację, rozwój, włączyć i wyłączyć człowieka. Tak? Zdecydowanie tak. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że to my sterujemy tą wtyczką, tak? My ją włączamy, wyłączamy i odnosząc się do tego, co ty akcentowałeś w trakcie rozmowy, Daniel, to my mamy wpływ, tak? To my jesteśmy osobą sprawczą i mamy realną możliwość wpłynięcia na jakość feedbacku, w związku z tym na jakość relacji. No i a propos wtyczki, włączania, wyłączania, to już chyba ten czas, kiedy kamery i światła się wyłączą. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękujemy za rozmowę, zachęcamy do odsłuchu, do nie tylko odsłuchu, ale też do prowadzenia konwersacji między sobą. My tutaj dotknęliśmy w dużej mierze tego poziomu osoba zarządzająca, lider, pracownik, ale te praktyki, obserwacje, myśli, refleksje są adekwatne dla każdego, niezależnie od stanowiska, funkcji. Otwórzmy się na innych. Otwórzmy się na innych. Otwórzmy się na innych, to naprawdę utrzyma tę wtyczkę we właściwej pozycji. Super. Będzie ona cały czas włączona i no i tak, starajmy się, bo to od siebie należy wymagać w pierwszej kolejności. Mhm. Myślę, że jeżeli to się uda, to naprawdę jesteśmy w stanie wygrać bardzo wiele. Super. I tym pięknym podsumowaniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.